Warsztaty z batiku są to warsztaty mówiące nam o tej pewnej technice malarskiej, która przyszła do Europy z Azji i polega na wykorzystaniu wosku i barwników do tkanin w tworzeniu różnego rodzaju wzorów. Taką tkaniną najlepszą do tego, żeby nasz wosk się trzymał, jest tkanina bawełniana. Do projektów batikowych używamy albo gotowych szablonów, albo naszej wyobraźni. Takim profesjonalnym sposobem na noszenia wosku jest używanie takiego rysika składającego się z pojemnika na wosk oraz cienkiej rureczki, którą rozprowadzamy ten wosk po tkaninie. Możemy również wykorzystywać do tego celu pędzelków bądź szpatułek w różny sposób naostrzonych. Wosk tak naprawdę służy nam do tego, żeby nasz batik zabezpieczyć przed wpływaniem barwnika tam, gdzie nie chcemy. I od czego zaczynamy? Ja akurat wykorzystam gotowy już szablon, żeby nasz wzór umieścić na naszej tkaninie. Mam tutaj rozpuszczony wosk razem z parafiną. Wosk ma za zadanie wsiąknąć we włókna naszego materiału batikowego. Mam już odrysowanego zwierzaka. My używamy, tak jak powiedziałam, barwnika, właściwie pigmentu rozprowadzonego w wodzie i też go możemy nakładać pipetą bądź pędzelkami. Kolejnym i ostatnim takim momentem wydobywania projektu z batiku to jest zdejmowanie wosku z naszej tkaniny. Jeżeli wosku mamy niewiele, możemy sobie pozwolić na to, żeby położyć normalnie na gazecie. Jeżeli mamy za dużo wosku, to dobrze jest położyć sobie papierowy ręcznik. Gorącym żelazkiem przyciskamy nasz projekt i widzimy, jak już tutaj nam zbiera. To już jest dla nas sygnał, żeby pierwsze nasze serwetki zdjąć. Cała zabawa powtarzalna do momentu, w którym stwierdzimy, że wosku już nie mamy do ściągnięcia, tylko cała ta reszta jest pomiędzy włóknami naszej tkaniny. Oczywiście robimy to żelazkiem bez pary. Najlepiej sprawdzać palcami, bo czasami wzrok może nas zawieść. Czy ten wosk już jest ściągnięty. No i zrobiliśmy projekt byka jaskiniowego.